Dzień dobry w kawce z haftem, kochani moi. Przyznam się, że ja już kawkę wypiłam. I nie mam chwilowo ochoty na kolejną. Dźwięki, które słyszycie, to są dźwięki z tak zwanej kociej telewizji. Odpaliłam Antkowi. On widzi ptaszki, ja też widzę te ptaszki, i przy okazji tam jakieś dźwięki są takie trochę naturalne, chociaż nie jest to taki typowy, ładny śpiew ptaków w lesie, jak zazwyczaj, ale no coś tam jest. Może sobie inne włączę, może będą ładniejsze dźwięki. Bo Antek się tu oczywiście uwalił strategicznie tak, żeby mi maksymalnie przeszkadzać. Okej, tu mam fajniejszy filmik, gdzie jest głośnik ustawiony w pewnej odległości od obiektów, w związku z powyższym nie słychać, jak one lądują i fruwają, tylko raczej słychać dźwięki okoliczne, a ptaszki widać. Więc jak Antek nie zaśnie, to będzie sobie oglądał. Co jest istotne, bo wtedy nie będzie przeszkadzał. Bo on sobie lubi poprzeszkadzać. Jak widzicie, moi kochani, ja mam tutaj odpalonego na tamborku kotka. I chciałabym dzisiaj popracować nad jego oczami. Dobrałam odcienie jak najbardziej zbliżone do tego, co widzę na zdjęciu. To nie było takie bardzo proste, bo na każdym z przesłanych mi zdjęć troszeczkę inaczej wyglądają te oczy. One są jakieś takie, no, kocie oczy są bardzo zmienne w odcieniu i czasami potrafią być bardziej złote, czasami bardziej zielone. No, ja wybrałam sobie takie kolorki. I z tych kolorów będę próbowała ogarnąć podstawę oczu. Wyostrzymy. A co będzie później, to się okaże. Chyba mam światło z niewłaściwej strony. Poprawimy. Cześć, Tusiek. Jednak jest śpiący. Kotek. Ojojo, przestraszył się? Czego się przestraszył? Koty są dziwne, one się potrafią czasami wystraszyć takiego czegoś, że człowiek nie wie, o co im tam chodzi, ale one, no, ale one się wystrachają. Dobra. Będę to oko robiła jak całego kotka, jedną nitką. Tak myślę, że kiedy portretowane zwierzę ma już zrobione oko, to jest to. No, to ono tak patrzy, ono nabiera życia. Mam wrażenie, że mam za dużo migły do oka, ale. Moje maksymalne oświetlenie. Dzisiaj jest strasznie ponuro.
Jest tak ciemno, jest już 9:54, a jest tak ciemno, że ja mam zapalone górne światło w pokoju, stąd widzicie cień. Cień jest od górnego światła i mam zapalone światło jeszcze od lampki. To z tej strony cień jest od lampki. Jakoś tak. No. Chciałabym nagrać niedługo film. Z moimi wrażeniami dotyczącymi haftu krzyżykowego. Przy czym od razu mówię, że ja nie wiem, czy ten film z haftem krzyżykowym nie będzie wcześniej niż ten, który teraz nagrywam. I to jest takie strasznie śmieszne. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować, jak to będzie czasowo się poukłada. Się Antek nie może zdecydować, czy on chce spać, czy on chce patrzeć na te ptaszki. Tak, Tuśku, tak, się nie możesz zdecydować, bidaku. No i co się wiercisz? Byłam wczoraj na zakupach i kupiłam pół kilo słoniny. W takim płacie pokroiłam to w pasy i wywiesiłam moim balkonowym sikorkom na siatce, bo wiem, że przylatują, zaglądają. Dzisiaj już jedna była, ale jest tak paskudna pogoda, że ja nie wiem, gdzie się te biedne ptaszki pochowały. W każdym razie, no nie przylatują tam. Podobno coś na parapecie w drugim pokoju skakało, bo no, widziałam jak koty. Jak koty tam świrują i przeżywają, że coś po parapecie hycka. No ale na razie do mojej słoninki przyleciała dwa razy jedna sikorka modra. I na tym się skończyło. Nie wiem, może nie jest przekonana, gdyż dziubała tą słoninkę. O, a propos, wilkumowa, przyleciało coś i poleciało. To chyba była też sikorka. One się na murze zatrzymują, ale wiatr jest dzisiaj. A potem lecą albo na ten parapet, albo faktycznie przylatują do mnie na tą siatkę, bo mówię, mam osiatkowany balkon. Fajnie się łapią tej siatki. No, one się przyzwyczają, zwiedzą się, nauczą się i będą przylatywały. Planuję je dokarmiać słoninką i jakimiś ziarenkami przez cały sezon, bo jednak ja uwielbiam ptaki i uważam, że warto dokarmiać. Są tacy, którzy twierdzą, że to jest promowanie że poprzez zimowe dokarmianie przeżywają jednostki, które naturalna selekcja zimowa by wyeliminowała z populacji, czyli są słabe, chore, nieogarnięte. Z drugiej strony, do słabości tych jednostek bardzo często my się przyczyniamy, ponieważ przez to, że mamy schemizowane środowisko naturalne, bardzo często te owady, które są jedzone przez ptaki, są sikorka sobie poluje na jakieś gąsienice,
żeby nakarmić młode. Te gąsienice są nażarte jakimiś pestycydami, insektycydami, czy jakimś innym badziewiem. I to dostaje się do organizmu młodej sikorki, więc ta sikorka w jakiś sposób jest przytruta, być może upośledzona. W związku z powyższym, albo pozwolimy, żeby ona zdechła, albo wspomożemy ją zimą. Być może jej młode, jak ona założy na wiosnę rodzinę i wychowa młode, być może jej młode będą miały szczęście, że nie będą odchowywane w miejscu, gdzie są stosowane pestycydy i będą silniejsze. Natomiast, no, jeżeli jej nie wspomożemy, to ona umrze, nie przeżyje zimy. Populacja będzie owszem silniejsza, ale będzie mniej liczna. Do tego jeszcze mamy przecież całe mnóstwo drapieżników i zagrożeń, które wynikają z obecności człowieka, a o drapieżnikach mam tu na myśli niestety, ale wolno chodzące koty. No i zmniejszająca się ilość terenów zamieszkałych, a brytyjskie i niemieckie badania bodajże wykazały, że poprzez dokarmianie populacja ptaków w miejscach, gdzie były one dokarmiane, mało tego, dokarmiane całorocznie, wzrosła i była silniejsza. To znaczy wcale wcale nie było tak dużo tych chorych osobników, bo mimo wszystko jednak słabsze osobniki padały ofiarom drapieżników. Może to, że nie umierały z głodu i z osłabnięcia, to okej, ale przez to padały też ofiarom drapieżników, bo jednak były słabsze, mimo że były dokarmiane, więc no to jak z kawą. Jedni twierdzą, że niezdrowa, drudzy twierdzą, że zdrowa, jak z jajkami. Też oczywiście były przeróżne narracje. W związku z powyższym zostawiam tak naprawdę każdemu decyzję, czy chce dokarmiać ptaki, czy nie chce. Ważne tylko, żeby jak już zaczniemy to, żeby to robić, żeby one biedne się nie przyzwyczajały, a potem nagle zabraknie tego żarcia i mogą marnować czas na czekanie, zamiast na przykład szukać gdzieś indziej. I to zwłaszcza w tych takich najbardziej drastycznych okresach, kiedy jest duża pokrywa śniegowa w Polsce, coraz rzadziej, albo silny mróz. Bo te biedne stwory, no niestety, ale one muszą dużo jeść, żeby utrzymać tą temperaturę. Ten metabolizm mają dosyć szybki. No i co? No i generalnie ja postanowiłam zapewnić im tą słoninę, bo to jest wysokoenergetyczny pokarm. No a z ziarenkami to jak będę miała, to będę miała. Na razie mam jeszcze zapas z ubiegłego roku. Chciałam go na wiosnę wykorzystać na dokarmianie w parku ptaków, kiedy wiosną jest. No, wiosna to jest też dla zwierząt, dla wiewiórek i dla ptaków bardzo krytyczny moment, ponieważ jeszcze nie ma owadów, jeszcze nie ma. Pokończyły się już zimowe zapasy. Nie ma za bardzo co jeść, a no. Kurczę, pogoda bywa różna, a trzeba zebrać masę na to, żeby składać jajka i odchować młode i zejść w ciążę i donosić te ciąże w przypadku wiewiórek. Więc ja mam uzbierane badziewne dla nas orzechy włoskie. I jeszcze chyba będę zbierała, tylko coś mi się nie chce iść po te orzechy, ale mam sporo tych orzechów, bo ktoś na śmietnik wystawił reklamówkę z orzechami, bo one są naprawdę badziewne, to są takie dziczki. No ale mam tych orzechów trochę i czekają sobie na wiosnę i wiosną będę chodziła do parku właśnie i podrzucała wiewiórkom, żeby mogły po zimie sobie nadrobić masę. Jestem ciekawa, co wy w ogóle na ten temat myślicie.
I zdradźcie mi może, jaki jest wasz ulubiony ptaszek? Albo ptak. No bo na przykład, o nie wiem, o bieliku czy sokole, kruku, trudno powiedzieć ptaszek, no. Ja tak akurat patrzę, bo tutaj na filmiku skacze mi rudzik, a rudzik jest moim... no, duchowym zwierzęciem pomocniczym. W związku z powyższym, no ja rudziki od dzieciaka uwielbiam, bo miałam z nimi kontakt na ogródku u rodziców, na ogrodzie, tam gdzie mieszkają rodzice. Aj, ale no to samo mam do widzę sikorki, kosy, rudziki, to po prostu w moim serduszku, czy strzyżyka, w moim serduszku się coś takiego fajnego dzieje, no. Kręcą mnie te takie najbardziej popularne ptaki karmnikowe, można powiedzieć. Uwielbiam je fotografować. I może od razu też zadam pytanie. Powiedzcie, czy chcielibyście filmik o mojej fotografii przyrodniczej? Jeszcze nie wiem, jakby miał wyglądać. I musiałabym się nauczyć wklejać na filmie zdjęcie, ale myślę, że to nie jest duży problem. Myślę, że na podstawowym moim programie do montowania filmów mam taką funkcję. Bo oprócz haftu i malowania, rysowania, fotografia przyrody jest też dużą, moją ogromną pasją i dużą częścią mojego życia. Jeśli tylko mam okazję, bo no, to wymaga ode mnie przede wszystkim wyjścia z domu i pójścia w miejsce, gdzie są obiekty. Wiecie, ja nie jestem takim zapalonym fotografem, co wstaje o 3 w nocy, jedzie na jakieś babrzyska, na jakieś rozlewiska i tam się czai na jelenie, czy siedzi w jakiejś czatowni o wschodzie i no nie, nie, ja biorę aparat, idę do parku albo do lasu, albo chodzę wokół ogrodu u rodziców i tam po lesie i co mi się nawinie, to próbuję fotografować. Liczę bardziej na szczęście niż na przygotowanie. W związku z tym, no... To takie trochę, wiecie, amatorskie, ale generalnie sprawia mi to ogromną przyjemność, bo jest to oczywiście forma spędzania kontaktu z przyrodą, spędzania czasu na łonie natury. Chciałam tego kota, ten haft skończyć do końca tego tygodnia, ale wiecie co? Dzisiaj jest środa i nie ma szans, żebym ja go skończyła. Po prostu nie ma szans. Obawiam się, że ja dzisiaj
Będę cały dzień wyszywała przy sztucznym świetle. No cóż, jak się inaczej nie da. To tak będzie trzeba, no. Ej. Coś w tym roku w ogóle nie korzystałam z jesieni. Nie mam bladego pojęcia, jak to się stało, ale zaraz będzie listopad. Dni są coraz krótsze, a niedługo będziemy, co no, za kilka dni będzie przestawienie czasu i to jest dramat. Nie znoszę tego przestawienia czasu na zimowy, bo mi zabierają jeszcze więcej światła w ciągu dnia. I w listopadzie, grudniu, tak de facto mój dzień świetlny kończy się koło godziny 13-14, bo potem to już jest tak. Robi się już taka szarówka, że no ja muszę palić światło. I no, mój mąż zawsze się ze mną sprzecza, czy światło się gasi, czy wyłącza. No ja wiem, że się nic nie gasi, dlatego że nic nie płonie, ale się z nim droczę, więc ja palę światło i gaszę światło, on włącza i wyłącza, tak. Ja się zawsze tłumaczę, że powiedzieć zgaś jest krócej niż wyłącz. W ogóle nasz język jest cudowny, jeśli chodzi o te on. Szkoda, że nie mamy innych samogłosek tak za, nie wiem, przeciągniętych jak on i ę. Czemu nie mamy im, um? I właśnie, dlaczego on to jest a z kreseczką, a nie o z kreseczką? Ja wiem, że tam jest w innym języku o z takim dzyndzlem i to mogłoby pewnego rodzaju zamieszanie wprowadzać, ale dlaczego na a z kreseczką, z ogonkiem mówimy on, a nie au? Takie lingwistyczno-językowe rozkminy mam czasami. Może są dziwne, ale są moje. Miałam dzisiaj iść też na małe zakupy, bo chciałam sobie zrobić sałatkę z groszkiem, ogórkiem i szczypiorkiem, ale jak patrzę, co jest za oknem, to nie. To mi się nie chce z domu wychodzić. A z pogoda, kiedy się bierze książkę, kocyk, herbatkę i. Jeśli ktoś może, bo no, wiadomo, że nie każdy sobie może pozwolić na takie lenistwo. Ale gdyby to był weekend, to właśnie tak należałoby go spędzić chyba. No, chyba że ktoś uwielbia w taką pogodę chodzić na grzyby. Swoją drogą podobno jakieś się pojawiły. Głowa mnie znowu zaczyna boleć. Chyba ciśnienie spadło, ja wypiłam kawę i mam teraz
za dużą różnicę między tym, co jest wewnątrz, a co na zewnątrz. Albo dlatego, że mi się zbliżają babskie dni, a wtedy mam tak zwaną migrenę okresową, migrenę menstruacyjną, tak. Nic fajnego, nie polecam. Więc drugiej kawy dzisiaj nie będzie, bo po drugiej kawie będzie mnie jeszcze bardziej głowa boleć. Są dni, kiedy mnie głowa ćmi i jak wypiję kawę, to przestaje, a są, kiedy jest na odwrót. I dzisiaj jest chyba ten, kiedy jest na odwrót. Źle, pod złym kątem. Nie, tu wbiłam, gdzie trzeba. No i tak się czasami zdarza. Czyli ogólnie wiecie co? Ja w moich haftach prawie nie pruję. Może dlatego, że nie mam schematu, który mógłby wymuszać na mnie pewne rzeczy i nie popełniam przez to błędów, ponieważ kto uzna, że to jest błąd? No jak mam tak, że właśnie ściek postawię nie tak, jakbym chciała, no to wyciągam tą nitkę, no ale tego jeszcze bym nie nazwała pruciem. To jest cofnięcie ruchu. No i mam ten czas teraz, kiedy tęsknię za wiosną. Bo wiosną się dzień wydłuża. I czasami jest cieplej, ale nie zawsze. Potem będę myśleć, jak te oczy urozmaicić, no bo on nie ma jednolitych tych oczu, tylko że to jak ten kot ma rozłożone barwy w tej tęczówce, to jest naprawdę skomplikowane i powiem wam, że przepraszam, że nie do końca wiem, jak ten temat ugryźć. Będę musiała mocno się nagłowić przy tym. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie robię podstawę, że się tak wyrażę. Nie wiem, jak to nazwać. Podmalówkę bym to określiła, czy warstwę, pierwszą warstwę w malarstwie. Jezu, jakie rudziki są piękne. To są tak śliczne ptaszki. Mam do nich niesamowity sentyment. Pod tym kątem, jak mam ustawiony tamborek, to wygląda, jakby ten kot był tutaj ucięty. On jeszcze będzie miał tutaj dłuższe kłaczki. Tutaj i tutaj.
Nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. No, dlatego tak myślę, że ten film będzie krótszy, bo nie mam co mówić. Nic nie będę was przetrzymywać. Może dogram jeszcze coś, jak będę już miała oba oczka zrobione. Znaczy, powiedzmy, że oba oczka zrobione tą taką podstawową warstwą. I będę kombinowała dalej z odcieniami, to wtedy będzie coś ciekawszego się działo. Natomiast powiedzmy, że teraz to już jest i to jest nudne, i ja się plączę w gadaniu, więc nie ma to sensu. Więc ja sobie powoli będę tutaj dziobać te zielone nitki. A z wami się zobaczę być może później, a być może już dopiero w innym filmie. Mam też na tyle krótką tą nitkę już teraz na igle, że widzę, że palcami zasłaniam, co robię. A nie chcę odsuwać kamery od tamborka, bo niewiele będzie widać. Chociaż czy to jest tak, że wy tak patrzycie dokładnie, gdzie ja te igłę wbijam? Gdyby to był tutorial, to no to tak, to. Ale to nie jest tutorial, to jest kawka z haftem, to wiecie. To ma inną zasadę bycia. Okej, dobra. Tu się gdzieś to oko powoli, ta tęczówka kończy. Więc ja też będę kończyć, bo wiecie co? Coś nie najlepiej się czuję. I się chyba na chwilę położę. No, trzymajcie się, kochani. Uciekam, bo coś mi się słabo zrobiło. Pa, pa.